Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie w nowym filmiku. Cieszę się do Was z takim, mam nadzieję, szybkim tutorialem, w którym Wam zaprezentuję Get Ready With Me dla osób zapracowanych, dla tych z Was, które nie mają czasu każdego ranka myśleć o tym, jak się umalować, co zrobić, żeby makijaż był trwały. Więc ja pokażę Wam taki makijaż, który jest moją propozycją dla tych osób, które się wybierają teraz czy na uczelnię od października, czy może do liceum, czy po prostu na co dzień do pracy. Myślę, że makijaż ten uderzy w gust wszystkich tych z Was, które lubią coś delikatnego, a jednocześnie coś takiego fajnego. Więc zapraszam Was, zostańcie ze mną dalej. Na twarz, na której nałożony mam już krem, nakładam oczywiście podkład, mój ulubiony z Eveline Ideal Cover Full HD. Nakładam tylko jedną pompkę na co dzień i tak też zalecam do takich właśnie dziennych, prostych makijaży. Również polecam gąbeczkę Beauty Blender lub jakąkolwiek inną, żeby właśnie ten makijaż twarzy był taki minimalistyczny, żeby ten podkład był bardzo dobrze wprasowany w naszą buzię, tak aby się nie odznaczał i ten podkład fajnie się do tego sprawdza właśnie z tą gąbeczką. Na koniec ja również też tak zawsze sobie przyklepuję odrobinkę właśnie całą twarz dłońmi, ciepła dłoń jednak czyni cuda i tak się to prezentuje. I teraz przychodzi czas na to, aby przykryć cienie pod oczami. Tak, słuchajcie, jestem ubrana, nie jestem goła przed kamerą. I tutaj pod oczy ląduje cień z Belle. Jest on takim średniakiem, bym powiedziała, ale tak do wykorzystania na co dzień, myślę, jak najbardziej może się do tego przydać. I tutaj rozświetlam oczywiście tradycyjne partie twarzy, a później je utrwalam pudrem sypkim z Vibo Fixing Powder. Jest to coś, co mi się zawsze sprawdza i takie właśnie produkty zazwyczaj stosuję wtedy, kiedy chcę mieć coś sprawdzonego. Również resztę twarzy odrobinką, dosłownie odrobinką na pędzlu puchatym przejeżdżam po całej buzi, tak aby utrwalić podkład. No i teraz konturowanie tak niestandardowo. Tutaj nowość z Freedom Makeup Bronzer oraz pędzelek do konturowania z Nancy Blush and Bronze. I tutaj sobie nakładam, a później będę blendowała. Tak, aby to też było takie, wiecie, nierzucające się w oczy, nienachalne i żeby było delikatnie. No i teraz rozświetlacz, również nowość z Freedom Makeup i pędzelek z Real Techniques Setting Brush. Jak widzicie, ta poświata tego rozświetlacza jest taka bardzo delikatna, bym powiedziała, nierzucająca się w oczy, a jednocześnie dająca taki efekt piękny, zdrowy i rozświetlony. Brwi przeczesuję tylko i wyłącznie żelem z Golden Rose. Bardzo, przepraszam, że go Wam tu nie umieściłam, ale chyba wiecie, który to. No i teraz cień taki bardzo delikatny, nic odkrywczego, ale na co dzień jak najbardziej właśnie myślę, że spoko. Taki cielisty, troszeczkę połyskujący z Freedom Makeup. No i nakładam go właśnie takim pędzelkiem dość puchatym, ale płaskim z Sunshine Minerals. I teraz taki trik, myślę, znany każdej z Was na co dzień, również kredka cielista na linię wodną. No i oczywiście teraz rzęsy. Tutaj też nowość z firmy Pupa, tuż do rzęs, który bardzo fajnie mi się sprawdza. Powiem Wam, mogę już Wam go polecić, pomimo tego, że dopiero go zaczęłam używać, ale ja wiem od razu, jaki tuż mi spasuje. Wiecie, że mam krótkie rzęsy, już Wam to wielokrotnie mówiłam, więc to żadna nowość, że u mnie to nie jest nic spektakularnego, ale myślę, że jak na moje rzęsy, to ten tusz sobie całkiem świetnie poradził. Oczywiście tutaj podstawą jest porządne ich wyczesanie. No i oczywiście opcjonalnie możecie sobie założyć sztuczne rzęsy, jeżeli macie taką potrzebę. Ale akurat na potrzebę tego makijażu ja tego nie uczyniłam wyjątkowo. Także tutaj sobie również podkreślam tym tuszem odrobinkę dolne rzęsy. I później oczywiście też to poprawiam, bo jak widzicie klapa. Usta Rimmel The Only One o nazwie It's a Keeper. I tą oto przecudną pomadkę, którą swoją drogą uwielbiam, będę nakładała właśnie na usta, ponieważ ona jest na co dzień idealna, dlatego że nawilża, daje odrobinkę koloru. No i przede wszystkim nie musimy się martwić o to, kiedy nam się coś rozmarzy podczas jedzenia czy picia. Także super opcja, polecam. No i tak się prezentuje, moje dziewczyny drogie, gotowy makijaż. Myślę, że bardzo dziewczęco, nienachalnie, nienagannie, rozświetlająco, kwitnąco, także kciuk do góry.